w licznym składzie panie ze Stanów Zjednoczonych i też z bardzo dobrym wynikiem sportowym tutaj te dziewczyny. Tu mamy jeszcze później Wendy Casey, która też bardzo zaimponowała podczas tego turnieju tym swoim bezkompromisowym stylem walki. No a więc jest już w ringu Virginia Fox, to zawodniczka operująca naprawdę znakomicie ciosami prostymi. Myślę, że będzie chciała właśnie utrzymać w dystansie swoją rywalkę. Billy Walsh, trener reprezentacji Stanów Zjednoczonych, człowiek, który troszeczkę odrodził ten boks olimpijski no, w tym kraju, który takie wspaniałe tradycje przecież ma. Były już medale w Rio de Janeiro olimpijskie i pań, i panów, bo czy to Clarissa Shields, czy później Shakur Stevenson, ale to jest jakby opowieść na inną historię i na inną bajkę. A za moment pierwszy pojedynek gali finałowej turnieju imienia Feliksa Sztama i kategoria do 51 kg. W narożniku niebieskim Virginia Fox, w narożniku czerwonym Bushena z Chakiroglu. Są już na środku ringu. Mierzą się wzrokiem Chakiroglu i Virginia Fox. No i wciąż w tych swoich chyba szczęśliwych skarpetach Virginia Fuchs. No zobaczymy, tutaj naprawdę zawodniczka świetnie walcząca w dystansie, świetnie operująca długimi ciosami prostymi, świetnie pracująca na nogach. Rozpoczynamy rundę pierwszą. Amerykanka w narożniku niebieskim, czerwonym, Turczynka. No obydwie walczą z odwrotnej pozycji, no coraz częściej nam się to zdarza w boksie olimpijskim, że zawodnicy i zawodniczki są manikutami. No Chakiroglu wyjątkowo spokojnie jak na siebie zaczęła, bo ona tutaj z reguły już w pierwszej rundzie robiła dużo szumu. No to też jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia się do tego anturażu dużej imprezy. No chociaż tu mówimy w dużej mierze o zawodniczkach bardzo wysokiej klasy, które mają za sobą już szlify olimpijskie w przypadku Podkonen, czy również turniejów Mistrzostw Europy, Świata i tak dalej, więc z tym nie powinny mieć problemu. No ale tutaj jak na razie dobrze sobie radzi z tymi długimi, prostymi Amerykanki Turczynka. Tylko co ruszy Amerykanka na zawodniczkę z nadposporu, a ta od razu wystrzela tym szerokim prawym. Teraz mieliśmy chwilę klinczu. No a w tym klinczu, tak jak sędzia pokazuje, Turczynka nie może bujać, szarpać rywalką. No jestem ciekaw formy fizycznej Virginia Fuchs, bo w pojedynku półfinałowym troszeczkę zaczęła słabnąć z biegiem walki. Już w zasadzie od końca drugiej rundy była jakby nieco mniej dynamiczna. No i znowu mamy moment klinczu, no ale to już sędzia obie zawodniczki rozdziela. No teraz nie trafiła tym długim prawem Amerykanka. No trochę chyba będzie musiała wyczuć sobie ten dystans, bo jeszcze na pewno nie jest w tym swoim rytmie i w tym dystansie, jaki pokazywała we wcześniejszych pojedynkach Virginia Fuchs. No i tutaj jak na razie wydaje się, że to zawodniczka z Turcji lepiej prezentuje się na tym ringu stołecznego Torwaru. No dobrze, zaczęła walkę Chakiroglu, teraz w końcu akcenty po stronie Virginia Fuchs. No troszkę niepodobna do siebie dzisiaj Amerykanka. Być może gdzieś te trudy turniejowe się odkładają na jej ciele, na jej zmęczeniu i stąd taka bardziej spokojna, nieco zachowawcza, bym powiedział, runda w wykonaniu Virginia Fuchs. No spokojna ta pierwsza runda, niewiele się dzieje, no tutaj próbuje być bardziej agresywna Turczynka, a teraz na akcję z doskoku przestrzelona całkowicie, nie wyczuła tego dystansu, ostatnie 10 sekund, no i teraz świetnie nad tym długim prawem Amerykanki wystrzela lewym sierpowym Turczynka. No a w klinczu radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj widać, że jest przewaga fizyczna właśnie po jej stronie. Skręca, rzuca Virginią Fuchs. Po tym ringu jeszcze dokłada swoje ciosy zawodniczka z Turcji. Teraz przez chwilę widoczna na naszych ekranach.
No, mistrzynię klinczu to będziemy mieli w następnej walce, a więc Wendy Casey, która zmierzy się z Anną Alimardanową. To będzie kategoria do 57 kg. No tutaj dwie nasze reprezentantki były w półfinale, ale nie udało się tych ostatnich przed finałem przeszkód pokonać. Widzimy narożnik Buszena z Czakiroglu. Jestem ciekaw, jak to się będzie przekładało w drugiej rundzie, bo myślę, że przede wszystkim Virginia Fuchs musi tutaj nawiązać bardziej zdecydowaną rywalizację. No nie ma innego wyjścia, Amerykanka. No dokładnie, no tutaj pierwsza runda jakoś nie była dobra w jej wykonaniu. No a pamiętając to, że ona jednak słabnie z biegiem czasu, to też ciężko jest być optymistyczny o wynik tej walki na korzyść Przybyszki z oceanu. No być może właśnie dlatego zaczęła spokojniej Virginia Fuchs, wyciągając wnioski z tego, co się działo wczoraj w serii półfinałowej. Cały czas próbuje Virginia tymi długimi ciosami prostymi ustawić sobie rywalkę. No być może, Piotr, tak jak mówisz, no to i ona wiedziała, że Czakiroglu zaczyna bardzo mocno i tą pierwszą rundę po prostu postanowiła spisać na straty. No, zmieniła nam teraz też pozycję Turczynka. Gdzieś tutaj prawa noga teraz z przodu. A nie, obie walczyły od początku z Mańkuta. No teraz dopiero ten długi prawy do skoku doszedł, ale nadziała się na kontrę Amerykanka. No teraz kolejna dobra seria. Szeroki lewy ląduje na kasku zawodniczki z czerwonego narożnika. Ewidentnie brakuje dynamiki Virginia Fuchs. To jest zupełnie inna zawodniczka niż w pojedynku chociażby ćwierćfinałowym, w którym zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Dzisiaj już zupełnie inna dyspozycja Virginia Fuchs. Oczywiście Amerykanki świetnie tutaj przygotowane do tego turnieju. Teoretycznie były, bo one trenowały w Colorado, w ośrodku przygotowań olimpijskich, zanim wyleciały do Warszawy. No ale teraz dobra akcja z doskoku, ale tutaj cały czas tylko coś się zbliży. Virginia Fuchs, tak Czakiroglu częstuje ją swoimi mocnymi sierpami. Teraz sędzia po raz kolejny upomina Turczynkę. No sporo tutaj powinien dla zawodniczki znate Bosforu. To za szarpanie rywalką, to teraz przed chwilą za przetrzymywanie Amerykanki. Ale widać, że nawet nie ma Czakiroglu respektu tutaj do ataków Virginia Fuchs. Jest w stanie decydować się na przyjęcie jednego ciosu, żeby odpowiedzieć po tym przyjęciu swoimi atakami. Zaraz dobry, długi, prawy Turczynki doszedł celu, jeszcze poprawka lewym, no i tutaj w zwarciu już te krótkie sierpy i podbródkowe będą robiły robotę. No przede wszystkim musiałaby boksować Virginia Fuchs na pressingu, a tego pressingu jest bardzo mało. Znowu teraz mieliśmy chwilę klinczu, kolejne upomnienie dla Turczynki, tym razem za ciosy na salonu. Brakuje już tylko tych ciosów w tył głowy, ciosów nerki i ciosów poniżej pasa, żeby nie przesadzajmy. To też nie jest taka brudna walka, żebyśmy tutaj mieli dramatyzować w jakiś sposób. Ostatnie sekundy już tego drugiego starcia. O, jeszcze szczęka albo gumka do włosów wypadła na Amerykance. Teraz na naszych ekranach właśnie Amerykanka Virginia Fuchs razem ze swoim narożnikiem. No tutaj jakoś niespecjalnie zaniepokojeni wynikiem. Dużo bardziej żywiołowa reakcja narożnika tureckiej zawodniczki. No to jest, myślę, turecki temperament, który nawet jeżeli tam generalnie dużo się układa po myśli zawodniczek właśnie z tego kraju, to zawsze trener chce jeszcze dodać tej ekstra motywacji swojej zawodniczce. Trzecia runda, ostatnie starcie finału turnieju już tam, a w kategorii do 51 kg Buszena z Czakiroglu i Virginia Fuchs.
los, los. Tama, tama. Chodź, Ulia. Tama, chodź. Od razu tutaj akcja z doskoku, ale bardzo szybko też swoje uderzenia wyprowadza. To przykład teraz dopiero taki lewy krzyżowy, bardzo krótki, doszedł do głowy Chakiroglu. No już w trzeciej rundzie tutaj teraz widzieliśmy, przez chwilę znalazła ten odpowiedni dla siebie, dla swoich ciosów dystans zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych. No tutaj jeszcze będą upinane włosy obydwu pięściarek. No, dla Chakiroglu to nie jest już pierwsza taka sytuacja, bo zdaje się, że w ćwierćfinale też miała problem troszeczkę z tą fryzurą i sędzia musiał przerwać pojedynek, żeby to wszystko zostało kosmetycznie poprawione. No, a my przypominamy, że po tej walce zobaczymy finał wagi 57 kg reprezentantka Azerbejdżanu Anna Ali Mardanova i Wendy Casey ze Stanów Zjednoczonych. No już wracamy tutaj do naszej potyczki. Cały czas walczą zawodniczki z wagi 51, czyli Virginia Fuchs i Bucena z Chakiroglu. Obydwie z odwrotnej pozycji. A teraz rzuciła się z tym atakiem Chakiroglu, ale te ciosy gdzieś na przedramiona, na gardę zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście panie boksują w kaskach, panowie już będą boksować rzecz jasna bez kasku. Teraz stara się Amerykanka pracować się w tym klinczu, żeby tutaj no, wykazywać się taką aktywnością. Ale nie ma w ogóle dzisiaj prawego prostego Virginia Fuchs. Będzie na pewno trener Billy Walsh wiedział, nad czym ma pracować z Virginią Fuchs po tym turnieju. Bo dość ciężko jednak trudy turniejowych potyczek Virginia Fuchs przechodzi. Teraz była ładna wymiana, również trafiła Chakiroglu, trafiła Amerykanka. Zaczęło się tutaj nieco więcej dziać w no już tej końcowej fazie trzeciej rundy. No teraz próbowała z taką akcją prawy, lewy Turczynka wpaść w rywalkę, ale cały czas czujna, cały czas na posterunku jest Virginia Fuchs. Ach, teraz chciała lewym sierpowym Chakiroglu już tak mocno przysiąść na tym ciosie, ale przestrzeliła. No teraz będzie odjęcie punktu za przytrzymywanie rywalki Turczynce. Więc no tutaj przy wyrównanych rundach może to mieć znaczenie. Ostatnie no to jej może skomplikować zupełnie sytuację na kartach punktowych. Bo pierwszą rundę na pewno wygrała Bucena z Chakiroglu, ale druga nie była już jakaś szczególna. W tej trzeciej też takie w zasadzie mocowanie się. No i sprawa werdyktu jest, myślę, sprawą otwartą. Posłuchamy, poczekamy, przekonamy się, jak to będzie brzmiało na pięciu kartach sędziowskich punktowych, a potem już starcie Anny Ali Mardanovej i Wendy Casey. A my przypominamy widzom, że po pięciu walkach kobiet nastąpią pojedynki panów. Na 10 finałów aż 8 reprezentantów Polski, także niemal w każdej walce będzie tutaj mocny biało-czerwony akcent. Szkoda tylko, że wśród kobiet nie udało się żadnej zawodniczce awansować. Czyli Virginia Fuchs jednogłośną decyzją sędziów zwycięża w tym pojedynku. No Piotrek, chyba to odjęcie punktu zrobiło tą przewagę właśnie Amerykanki, która odbierze złoty medal i zawiezie go do Stanów. No na pewno to był ten moment wiążący, kluczowy. Zwycięża Virginia Fuchs. Mnie nieszczególnie się dzisiaj podobała Amerykanka na kanwie tego, co prezentowała wcześniej. No ale to też jest sztuka, żeby wygrać w walce, która nie układa się po twojej myśli, gdzie ta forma zaczyna już uciekać. To się Virginia Fuchs udało, a więc pierwsza sytuacja jest jasna. Mistrzynią 34. turnieju imienia Feliksa Sztama pozostaje Virginia Fuchs. My czekamy już na pojedynek.